Dobry wieczór. Witam Państwa w kolejnym programie z cyklu 997. Dla tych z Państwa, którzy oglądają nasz program po raz pierwszy, informacja, że w programie tym prezentujemy najpoważniejsze przestępstwa kryminalne, w których sprawców jak do tej pory nie udało się jeszcze ująć. Tematów do naszego programu dostarczyło życie. Scenariusze zaś powstały na podstawie danych ze żmudnych, skomplikowanych i często długotrwałych śledztw. W roli ofiar i przestępców, jak zwykle w naszych filmach, wystąpią aktorzy lub statyści. Dziś w programie tajemnicze zabójstwo oficera milicji, nieuchwytna banda w Krakowie, zniknięcie nauczyciela z Wrocławia i włamanie do muzeum w Lublinie. Nim przejdziemy do prezentacji nowych spraw, chciałbym, żebyśmy na chwilę powrócili do sprawy prezentowanej 2 miesiące temu. Ulica Cybernetyka 2, magazyny przedsiębiorstwa handlu wewnętrznego, w których gromadził towar również warszawski jubiler. Najprawdopodobniej dwaj mężczyźni bardzo łatwo dostają się do tych słabo strzeżonych magazynów. Przypomnijmy kilka szczegółów dotyczących tej sprawy. Skradziono srebro z magazynów jubilera, srebro wartości 40 milionów złotych. To był fragment filmu sprzed 2 miesięcy. Natomiast to część 40 kg srebra, które dzięki Państwa pomocy udało nam się odzyskać. Ostatnio aresztowano w tej sprawie dwóch cudzoziemców. W tej i w innych sprawach, które będą dziś prezentowane, liczymy na Państwa pomoc. Nasz stały numer telefonu 43 10 53, dodatkowo uruchomione telefony 210 251, wewnętrzny 35 38 lub 20 70. Również dzięki Państwa informacjom mogę mówić dziś o drugiej sprawie prezentowanej 26 listopada. Informowaliśmy wówczas o zabójstwie rzemieślnika pana Skrzypka i kradzieży po tym zabójstwie jego samochodu marki Polonez. Jest 29 czerwca 1986 roku, około godziny 9. Ustawiają swoje samochody. Obok Poloneza, w miejscu, gdzie stoi teraz czerwony Wartburg, tego dnia stała biała Lancia. Właściciela Lanci lub osobę, która przyjechała tym samochodem na giełdę 29 czerwca, nie można do tej pory ustalić. Kiedy przyjaciel rozmawiał ze Skrzypkiem, nie przyjrzał się nawet dobrze mężczyznom siedzącym w Polonezie. Stąd też portret pamięciowy jednego z tych mężczyzn prezentujemy w dwóch wersjach, odtwarzanych na podstawie zeznań różnych świadków. Jest około godziny 10:20, 10:25. Wiesław Skrzypek odjeżdża z giełdy z dwójką mężczyzn. Dalsze zdarzenia, które będą miały miejsce, nie są do końca jasne. Zwłoki znaleziono zaledwie kilka kilometrów od miejsca, gdzie ostatni raz widziano Wiesława Skrzypka. Do tej pory nie udało się odnaleźć owych dwóch mężczyzn, którzy najprawdopodobniej zamordowali krakowskiego rzemieślnika. Nie odnaleziono także białego Poloneza o numerze rejestracyjnym KRF 8472. Poszukiwaliśmy wówczas właściciela samochodu białej Lanci stojącej na giełdzie. Ten właściciel tuż po programie zgłosił się do nas. Wpłynęło również wiele informacji pozwalających na to, że wprawdzie nie wykryliśmy jeszcze sprawy zabójstwa, ale ujęliśmy 11 sprawców kradzieży samochodów. A teraz już prezentujemy zapowiedziane sprawy nowe. W sierpniu tego roku w Kielcach zamordowano Alfreda Rynia. Małżeństwo Ryniów mieszka od dawna w Kielcach. Od kilku lat mają nowe mieszkanie na osiedlu Uroczysko. Pani domu jest nauczycielką, zapaloną domatorką. Wiele czasu poświęca dwójce dzieci, 8-letniej córce i 14-letniemu synowi. Większość czasu wolnego spędzają w domu, choć ostatnio ich rytm życia zmieniła działka, którą otrzymali na terenie Kielc w pobliżu osiedla Świętokrzyskie w popularnie przez mieszkańców zwanym Pekinie. Alfred Ryń to zagorzały kibic sportowy. Szczególnie interesuje go, podobnie jak i syna, piłka nożna. Jest 8 sierpnia 1986 roku. Dzisiaj przyjdę troszkę później, kończą te roboty na działce. Muszę z nimi posiedzieć. Przypomnijmy, jest 8 sierpnia 1986 roku. Po pożegnaniu z żoną, Alfred Ryń jak co dzień udaje się ze swego osiedla do pracy. Ryń od 18 lat pracuje w resorcie spraw wewnętrznych.
Od niespełna 2 tygodni pełni funkcję zastępcy naczelnika w jednym z wydziałów Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Kielcach. Tego dnia kapitan Alfred Ryn miał sporo pracy, jednak myślami był na działce. Tego samego dnia jego znajomy, rzemieślnik, pan Bolesław, miał ukończyć budowę altanki. O altankę od dłuższego czasu suszyła głowę kapitanowi żona. Około godziny 15.30 Ryń opuszcza gmach Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych. Kilka minut później podjeżdża na działkę przy osiedlu Świętokrzyskie. Tu od kilku godzin przebywa znajomy rzemieślnik. Jest 8 sierpnia 1986 roku, około godziny 22. Wszyscy trzej wsiadają do zielonej Łady, której właścicielem jest rzemieślnik. On też prowadzi samochód z działki przy osiedlu Świętokrzyskie. Ryń wysiada 800 metrów od domu, po przeciwnej stronie osiedla, na ulicy Rewolucji Październikowej przy Turystycznej. Jest 8 sierpnia 1986 roku, około 22.40. Tu po raz ostatni na ulicy Rewolucji Październikowej w Kielcach widziano żywego kapitana Alfreda Rynia. Tak w dzień wyglądają te miejsca. Jak widać, do bloku Ryń miał już niezbyt daleko. Mija dzień. Jest 9 sierpnia 1986 roku, sobota. Zaniepokojona nieobecnością męża Ryniowa, telefonuje do niego do pracy. Tego samego dnia, a więc 9 sierpnia, na trawniku, w pobliżu parkingu i budującego się pawilonu handlowego przy ulicy Rewolucji Październikowej, bawią się dwaj chłopcy. Znaleziony przez chłopców dokument to legitymacja uprawniająca do zniżki na PKP wystawiona na kapitana Alfreda Rynia. Legitymację tę chłopiec oddaje ojcu, jest sobota. Ojciec oddaje ją jednak milicji dopiero w poniedziałek. W niedzielę i poniedziałek zaniepokojona Ryniowa dzwoni kilkakrotnie do pracy męża. Nie otrzymuje jednak żadnych wiążących informacji. Halo? Tak, to Ryniowa. Dzwonię jeszcze raz. Chciałam się dowiedzieć, co z mężem. Nie przychodzi do domu. Miejsce znalezienia legitymacji Alfreda Rynia w okolicy ulicy Rewolucji Październikowej jest pierwszą konkretną informacją w akcji poszukiwania kapitana Rynia. Wcześniej sprawdzono tylko prywatne i służbowe kontakty Rynia oraz osoby, z którymi mógł się spotykać. Chyba coś jest. Jest. Trzeba by drabinę. Głęboko drabina potrzebna. Głęboko drabinę dać. Tu dokonano wstrząsającego odkrycia. W studzience znaleziono zwłoki Alfreda Rynia.
Jak ustalono, musiał być tu wrzucony w piątek 8 sierpnia około godziny 22.50. Kiedy wrzucano go do tej liczącej 2,5 metra głębokości studzienki, jeszcze musiał żyć, gdyż kiedy go odnaleziono, leżał pod kablami telefonicznymi. Musiał się tam wczołgać. Spuszczono go na pasku, który pozostał na szyi Rynia do końca. Ustalono także, że napastników musiało być dwóch. Płyta przykrywająca studzienkę waży 139 kg i jeden człowiek nie mógłby jej sam odsunąć. Po szczegółowych ekspertyzach ustalono, że krytycznego wieczoru Ryń zdołał jeszcze przejść na drugą stronę ulicy i tu, kilkadziesiąt metrów od swojego bloku, został zaatakowany najprawdopodobniej przez dwóch napastników. Skopano go do nieprzytomności, następnie wrzucono do studzienki telekomunikacyjnej. Rozpoczęto akcję na szeroką skalę. Przesłuchano mieszkańców okolicznych bloków. Sprawdzono wszystkie kontakty Rynia. Podano informacje w prasie, radiu i telewizji. Wszystko nie dało rezultatów. Dwie informacje były jednak przydatne. Oficer dyżurny major Włodzimierz Więcek, słucham. Ja w sprawie tego morderstwa milicjanta. Tak, proszę pani. Tak, słucham. To było w piątek po 22. Wracałam z pracy. Jak szłam ulicą, to widziałam, jak dwóch młodych biło i kopało jakiegoś leżącego. Jeden był wysoki blondyn w białej koszuli. Proszę pani, czy pani byłaby uprzejma? Anonimowej kobiety, która przekazała te informacje, poszukujemy. To jedyny jak na razie ślad mogący ustalić rysopis morderców. Druga informacja jest również ważna. Krytycznego dnia, to znaczy w piątek, 8 sierpnia, jakieś pół godziny przed pojawieniem się Rynia w okolicy osiedla, z autobusu wysiada powracający z pracy Mieczysław B. Nagle zostaje zaatakowany z tyłu przez dwóch napastników. Traci przytomność. Nie widzi twarzy ani sylwetek żadnego z nich. Ci ostatni zmasakrowali Mieczysława B. Następnie ukradli mu 60 zł, jedyną rzecz, jaką przy sobie posiadał. To wydarzenie miało miejsce około 1 kilometra od studzienki, do której wrzucono Alfreda Rynia. Sprawę kielecką nadzoruje z Komendy Głównej z Biura Dochodzeniowo-Śledczego kapitan Henryk Małkiewicz. Mam pytanie. Proszę nam powiedzieć, na jakiej podstawie twierdzicie, że zabójstwo miało miejsce o godzinie 22 8 sierpnia, kiedy ciało znaleziono dopiero kilka dni później? W konkretnym przypadku czas zdarzenia możemy ściśle sprecyzować, bowiem oto jest zegarek ofiary, który zatrzymał się dokładnie na godzinie 22.50, łącznie z datownikiem wskazującym dzień 8 sierpnia bieżącego roku. Czy jest to rzeczywiście dokładna informacja o czasie? Jest to dokładna informacja o czasie zdarzenia, tym bardziej, że w trakcie penetracji dna studzienki, w której znaleziono zwłoki, znaleziono zostały fragmenty szkiełka pochodzącego z tego zegarka. Tak? Zegarka. Czy w związku z tym, że ofiara była oficerem milicji, nie stawiano hipotezy, że może to być odwet, zemsta? Siłą rzeczy taka hipoteza, taka wersja została postawiona. Była ona sprawdzana. Niemniej jednak w chwili obecnej możemy powiedzieć, że zabójstwo to jest zabójstwem człowieka, obywatela. Każdego z nas. To, że był milicjantem, było po prostu jest to sprawą przypadku. Tylko i wyłącznie. Czego zatem oczekujemy od telewizji? W chwili obecnej jest w śledztwie wiele pytań, na które nie znajdujemy na razie odpowiedzi. Jednym z elementów istotnych w tej sprawie jest świadek, przesłuchany kobieta, która w tymże dniu, o tejże godzinie, około 22, powtórzę 8 sierpnia bieżącego roku, idzie nieopodal pobliżu miejsca zdarzenia. Zaobserwowała ona dwóch mężczyzn pochylających się nad trzecim leżącym mężczyzną. Zmierza dalej, nie interesując się tym przypadkiem. Mija kobietę, która idzie w przeciwnym kierunku. Zmierza w kierunku zdarzenia. Tej kobiety jak do tej pory nie ustaliliśmy. Rozumiem, że prosimy tę kobietę o zgłoszenie się do naszego programu pod telefon 43 10 53 lub później podam numer telefonu w Kielcach. W tym dniu na terenie Kielc była pielgrzymka zmierzająca do Częstochowy. Być może ten moment przybliży państwu i przypomni ten dzień
Kiedy miało miejsce zabójstwo? Kiedy miejsce miało zabójstwo. Czekamy na Państwa telefony. Telefon w Warszawie 43 10 53 i telefon w Kielcach 29 226 i 29 240. Powtórzmy, 29 226 29 240 w Warszawie 43 10 53. Koledzy czekają już na Państwa telefony. A teraz o tajemniczym zniknięciu nauczyciela, które miało miejsce 5 lat temu we Wrocławiu. Jest rok 1981, Wrocław. Tu, w Zespole Szkół Gastronomicznych przy ulicy Kamiennej 86, pracuje Kazimierz Jakubowski. Jest nauczycielem chemii. Mija właśnie 15 lat pracy w tej szkole. Kazimierz Bolesław Jakubowski, syn Tomasza i Kamili, urodził się 1 lipca 1923 roku w Związku Radzieckim. Mieszka we Wrocławiu. Od 1945 roku przy ulicy Mielczarskiego 16, mieszkanie 2. W 1952 roku ukończył Politechnikę. Od tej pory ma prawo używać tytułu magister inżynier. Jego pasją była szkoła, uczniowie. Im poświęcał najwięcej czasu. Uwielbiał też przyrodę. Organizował młodzieży wiele wycieczek i rajdów. Był bardzo lubiany przez uczniów. Jak mówili, do starego można przyjść z każdą sprawą. Tak wygląda ostatnia fotografia Kazimierza Jakubowskiego. Największą jednak pasją pana Kazimierza były szachy. Każdą wolną chwilę przesiadywał przy szachownicy. Bywał często w pokoju nauczycielskim w czasie przerw. Grał także korespondencyjnie. Znalezione u Kazimierza Jakubowskiego dokumenty pozwalają sądzić, że grał w szachy z kilkudziesięcioma osobami w kraju. Prawie codziennie wysyłał listy bądź kartki z kolejnymi ruchami. Jest 13 listopada 1981 roku. Kazimierz Jakubowski po południu powraca do domu, w którym zajmuje pierwsze piętro. Czuł się wtedy nie najlepiej. Nie przeszkodziło mu to jednak zasiąść do ulubionej szachownicy. Po chwili poczuł się gorzej, na tyle źle, by wezwać pogotowie. Do tej pory nie ustalono, kto otworzył drzwi ekipie karetki pogotowia. Jak twierdzi lekarz, na pewno tym kimś nie był chory Jakubowski. Lekarz i sanitariusz byli ostatnimi, którzy widzieli pana Kazimierza. Od 13 listopada 81 roku nikt nigdy nie widział nauczyciela chemii Wrocławskiego Zespołu Szkół Gastronomicznych, syna Tomasza i Kamili, urodzonego 1 lipca 1923 roku. Długotrwałe poszukiwania nie przyniosły żadnego rezultatu. Przedstawiam Państwu kapitana Jerzego Koronę z Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych we Wrocławiu. Na co liczycie po 5 latach bezowocnych poszukiwań? Czego możemy oczekiwać od telewidzów? Liczymy, że Kazimierz Jakubowski żyje i zgłosi się sam do nas. Być może też ktoś z Państwa udzieli nam informacji o aktualnym miejscu jego pobytu. Oczekujemy również telefonów od dwóch konkretnych osób. Mężczyzny, który otwierał drzwi wezwanemu lekarzowi pogotowia ratunkowego oraz kobiety, byłej uczennicy Zespołu Szkół Gastronomicznych, która zapraszała Jakubowskiego do odwiedzin w Bieszczady. Podajemy numer telefonów 43 10 53 w Warszawie, a we Wrocławiu? 40 36 65. Kolejna sprawa pochodzi z Krakowa. Przedstawimy Państwu odtworzony przebieg wydarzeń, jakie miały miejsce w ciągu 2 miesięcy, a dotyczyły 23 bandyckich napadów. Wydarzenia, o których chcemy opowiedzieć i prosić Państwa o pomoc, miały miejsce w Krakowie w marcu i kwietniu tego roku.
Pierwsze 7 marca około godziny 19 na ulicy Dworcowej w dzielnicy Podgórze. Podobne zdarzają się 10 marca przy ulicy Dygasińskiego i 18 marca na Winiarskiej. Również na terenie krakowskiego Podgórza wszystkie bardzo podobne. Dwaj napastnicy atakują kobiety z tyłu. Te tracą przytomność, przewracają je więc na ziemię i dotkliwie kopią. Jeden z napastników bije i kopie, drugi obserwuje teren. Za każdym razem upływa niestety zbyt dużo czasu od napadu do zgłoszenia tego faktu milicji. Ofiary nie zdążyły zobaczyć swych napastników. Stąd też właściwie nie wiadomo, kogo szukać. Na miejscu zdarzeń bandyci nie pozostawiają żadnych śladów. Jedyne, co można było zrobić, zwiększono ilość patroli milicji w tej dzielnicy. Feralnym okazał się wieczór 19 marca tego roku. Na tym samym Podgórzu, wieczorem na ulicy Teligi, ci sami napastnicy napadają na powracającą z pracy kobietę. W ciągu kilkudziesięciu minut dokonują kolejnych 3 napadów na ulicy Winiarskiego. Milicja, pogotowie milicji, proszę. Halo? Proszę. Proszę pana, przed chwilą na ulicy Dworcowej została napadnięta kobieta. Dworcowa, który numer? Halo? Który numer Dworcowa? Halo, to jest na ulicy Dworcowej, tam przed blokiem, koło bloku mieszkalnego. Proszę tam jechać, bo ona doznała obrażeń jakichś dość poważnych. 11:14, udaj się na ulicę Dworcową przy stacji. Napad na kobietę. Zrozumiałem. Znów jednak zawiadomienie przychodzi zbyt późno. Jednak teraz niektóre ofiary zapamiętały bandytów. Znaleźli się też świadkowie tych zdarzeń. Wyszłam z domu po 18 na zakupy do sklepu i wracając z zakupów, już dochodziłam do domu. Za rogu wyprzedził mnie mężczyzna. Także jak dochodziłam do pierwszej klatki naszego bloku, to on stał pod pierwszą klatką i patrzył tak jakby w okna do góry. Tak jakby coś obserwował. To zwróciłam na niego dlatego tylko uwagę. Było odwrócone do mnie tyłem. No i minęłam jego, dochodząc do drugiej klatki, też zwracając twarz w prawą stronę, już dostrzegam, ale już w świetle drugiego mężczyznę, no i straciłam w ten czas przytomność. Na skutek czego, czy pani jest w stanie określić? No ja wtedy jeszcze nie wiedziałam. Dopiero później w szpitalu, jak mnie przewieziono do szpitala po 3 godzinach, dowiedziałam się, zostałam napadnięta i pierwsze uderzenie właśnie dostałam z tyłu w głowę. Tak mocne, że tak pani mocno, straciła. Tak, straciłam przytomność po prostu. Czy cokolwiek, jakiego szczegółowego może pani powiedzieć? No, z tego, co mniej więcej tak mogłabym określić, to wiek mniej więcej, no z wyglądu, że jeden był szatyn, ten co mnie wyprzedził, to był szatyn. Właściwie chyba miał do góry włosy czesane. Wyższy ode mnie, to przypuszczalnie gdzieś ponad 1,70 m musiał mieć wzrostu. Wiek 21 do 25 lat. Ten, którego zobaczyłam ostatni raz kątem oka, no to mógł mieć tak samo, 21-25, blondyn. Włosy takie raczej rzadsze, lekko rozszczepane do góry. Twarz raczej taka szeroka. Jakich obrażeń pani doznała w wyniku tego zdarzenia? No z dokumentacji, którą mam przy sobie właściwie, to było napisane. Silny wstrząs mózgu, pęknięcie czaszki skroniowej, pęknięty bębenek, złamanie nosa z przemieszczeniem, wybite zęby i rozbita warga na całość, bo ja miałam pękniętą i zszywaną z obydwu stron wargę. Jakich obrażeń pani doznała? Złamany nos tutaj z tej strony, szczęka cuknięta całkowicie. Nie, w ogóle do tego czasu mam całą twarz cierpniętą. Czy pani może coś nam powiedzieć na temat wyglądu sprawców, znaczy mężczyzn, którzy zaatakowali panią? Nie bardzo dokładnie. Właśnie tego, co do bramy wpadł, to tak z tyłu tylko widziałam, że był wysoki, w ciemnym, takim skórzanym, jakby szklącym płaszczu i włosy jasne, takie jakby jasne, ciemny blond taki gdzieś z tyłu, a twarzy nie widziałam. Mniej więcej wszystko się zgadza, tylko te włosy powinny mieć nieco bardziej chyba pofalowane.
się nieco bardziej pofalowany, to już sobie dorobimy, proszę pana. Natomiast chodzi mi o kwestię tutaj układu oczu. Więc oczy i nos, tak, twarz nawet z tym zaznaczeniem tego nieogolenia, taki jak gdyby zarost, taki zarost tutaj. Jak, po prostu jak nieświeży. To jest ten niższy, ciemny, ten, który bił. A to drugi mężczyzna, określany jako biały. Na podstawie kilkudziesięciu przesłuchań udało się, co najważniejsze, ustalić portrety pamięciowe bandytów, ich rysopisy i sposób działania. Działali zawsze we dwójkę, najczęściej obserwowali swe przyszłe ofiary już w tramwaju lub w autobusie. Potem kierowali się za nimi. Napadali z tyłu, masakrowali swe ofiary i okradali je z wartościowych przedmiotów. Ustalono, co bardzo ważne dla dalszych działań, że rozboju dokonywali zawsze między godzinami 18 i 21, nigdy później. Zawsze z miejsca swej zbrodni uciekali najbliższym tramwajem lub autobusem. Dlatego tak trudno było psu prowadzić trop sprawców. Zawsze gubiono go w okolicy przystanku tramwajowego bądź autobusowego. Zgubił ślad, tak? Zgubił. O, już lata w kółko. Krakowska służba kryminalna podejmuje coraz szersze działania. Chyba zauważają to napastnicy. Przenoszą się bowiem ze swoją działalnością do dzielnicy Krowodrza. Tu napadają znów 20, 21 i 25 marca, masakrując kolejnych kilka kobiet. Z Krowodrzy przenoszą się do Nowej Huty, gdzie 26 marca atakują i okradają trzy kolejne kobiety. Działają też w Śródmieściu Krakowa. Służby kryminalne wraz z innymi służbami operacyjnymi rozpoczynają przygotowania do zakrojonych na szeroką skalę akcji, w których weźmie udział w sumie kilkaset osób. Miasto patroluje również specjalna ekipa w Fiacie Kombi o cywilnych oznakowaniach. Jest 18 kwietnia bieżącego roku, jedna z ostatnich odpraw przed operacją Biały. Prowadzi ją major Andrzej Sagan. 18 kwietnia po godzinie 18. Od kilkudziesięciu minut trwa operacja pod kryptonimem Biały. Znani nam z portretów pamięciowych mężczyźni obserwują swą kolejną ofiarę. Na Sawickiej, naprzeciwko akademików zaraz. Ogłaszam operację Kryptonim Biały. Następuje blokada Krakowa. Przeszukuje się tramwaje i autobusy. Rysopisy bandytów znają wszyscy funkcjonariusze. Niestety zgłoszenie o napadzie znów dotarło zbyt późno, prawie 20 minut po dokonaniu rozboju.
Ale ta akcja przyniosła choć jeden skutek. Od 18 kwietnia tego roku nie zanotowano na terenie Krakowa podobnych napadów. Do tej pory nie udało się schwytać dwójki bandytów, którzy dokonali 23 rozbojów, zawsze bili.